Witamy widzów kanału Sport na YouTubie, Adam Godlewski. Adam Drygalski. Zastanawiamy się po ostatniej 23 kolejce Ekstraklasy, kto najbardziej zawiódł i chyba jednak ta palma pierwszeństwa należy się Legii Warszawa, bo w meczu z Lechem Poznań nie pokazała literalnie niczego, co warto byłoby zapamiętać. Legia była nijaka. Powiedzieć bezbarwna, to tak jakby nic nie powiedzieć, była nijaka, nie miała tak naprawdę żadnych argumentów, nie miała nic ciekawego do zaprezentowania, a najlepiej świadczy o tym fakt, że oddała tylko jeden celny strzał, a i to niespecjalnie groźny. Więc jakby opowieści pana Ricarda Sapinto, że sędziowie byli nie halo, czy że Lech nie zasłużył na zwycięstwo, no, są z zupełnie innego wymiaru, bo a nawet jakby sobie czyni przykrość Portugalczyk, bo jakby już sama konstrukcja logiczna jest słaba, bo skoro Lech nie zasłużył na zwycięstwo, a mimo wszystko wygrał, to znaczy, że Legia, będąc zespołem jeszcze słabszym, no w ogóle zagrała totalną padaczkę. I taka jest prawda niestety, że po tych dwóch spotkaniach można powiedzieć, że Ricardo Sapinto nie pomaga piłkarzom Legii. Przede wszystkim oni nie są jakoś szczególnie przygotowani pod względem fizycznym. W każdym spotkaniu rozegranym w tym roku kalendarzowym przebiegali dystans mniejszy niż przeciwnicy. Oczywiście musimy też wyjąć poza nawias czerwoną kartkę Remiego w spotkaniu z Krakowią. To wiadomo, że siłą rzeczy tych kilometrów robi się mniej, ale też nie pomaga opracowując strategię na mecz. Tak naprawdę zarówno Michał Probierz, jak i Adam Nawałka ograli, okiwali Sapinto. Jeśli jest chodzi... powtarzalny, bo 0-2-0-2. Teraz jak zmienimy będzie 0-2, to się ta powtarzalność może skończyć. Jest powtarzalny, ale też jest mało kreatywny. Nasi trenerzy tak często krytykowani, czy może inaczej, przedstawiciele naszej myśli szkoleniowej tak często krytykowani, że się nie rozwijają, że nie są cenieni za granicą, że jednak ustępują tym dobrym szkoleniowcom z zachodu, którzy przychodzą do nas. Okazuje się, że wcale na tle Sapinto nie tylko nie są słabi, ale są lepsi, potrafią po pierwsze lepiej wyszukiwać, lepiej analizować, lepiej wyszukiwać słabe fragmenty, słabe strony rywala i jeśli chodzi o zarysowanie strategii, no też wychodzi im to lepiej, no bo niezależnie od tego, co powiedział Sapinto, to Lech zupełnie zneutralizował Legię. To nie był przypadek, że tak naprawdę wszystkie akcje gości załamywały się gdzieś w okolicach pola karnego, że nie dochodziło do strzałów. Taki był plan Nawałki na to spotkanie. Ten plan został zrealizowany. Oczywiście jakiś ud szczęścia w tym wszystkim też się pojawił, bo konia z rzędem, kto przewidział, że to Nikola Wujadinowicz będzie bohaterem tego spotkania. Facet raczej kojarzony ze swojakiem niż z atakowaniem bramki rywala, ale to, że zdobył tę otwierającą bramkę, to jedno, a dwa, że naprawdę świetnie dyrygował obroną, świetnie sam interweniował, to druga kwestia. Dla mnie to oczywiście Kamil Jóźwiak też rozegrał świetne zawody, ale Wujadinowicz to był taki ojciec chrzestny tego zwycięstwa Lecha. I co teraz może się zdarzyć? Myślę, że Legia jest w bardzo trudnej sytuacji. No ja tylko właśnie nadmienię, bo tak, Sapinto przegrał już mecze z drużynami Nawałki, trenera bądź znanego i uznanego, Michała Probierza, a czeka go jeszcze mecz z drużyną Marka Papszuna, który też ma bardzo dobre papiery, prowadzi silny zespół. Co więcej, ja byłem na meczu Raków-Lech, po tym meczu poleciał trener Lecha, piłkarze mieli rozmowę wychowawczą, a w futbolu czasem historia lubi się powtarzać. Podobno historia się nigdy nie powtarza, zwłaszcza jeden do jednego, tylko tam mechanizmy się nakładają, ale to już zostawmy filozofom. Natomiast ja bym się nie zdziwił. Wynik się może powtórzyć. Tak, wynik ewidentnie się może powtórzyć, zwłaszcza, że spotkanie jest w Częstochowie, tylko najpierw poczekajmy, jak Raków wystartuje do rundy wiosennej. Pierwsza liga, inauguracja dopiero jest przed nami. Na pewno Marek Papszun ma papiery na to, żeby być trzecim naszym przedstawicielem polskiej myśli szkoleniowej, który okaże się
lepszy, sprytniejszy, bardziej kreatywny od Sapinto, tylko że... A niektórzy właśnie chcieliby, żeby on zastąpił Sapinto. Są takie już głosy w Warszawie chodzą. Nie wiem, czy to nie za wcześnie, ale da się usłyszeć to i ówdzie. Znaczy, pytanie, czy oczywiście Legii w polskich realiach, jak w realiach europejskich Realowi się nie odmawia. Natomiast o ile dobrze odczytuję strategię prezesa Mioduskiego, to jednak lubi mieć nazwiska, lubi mieć trenerów takich, których nie trzeba sprawdzać w ekstraklasie, jeżeli... No tak, Jozak Klafowicz, oczywiście, wielkie uznane marki. No tak, ale żadnych konotacji nie było, jeśli chodzi o nasze rozgrywki, bo gdyby to było takie proste, to myślę, że już zwłaszcza Probierz dawno pracowałby przy Łazienkowskiej, nie wspominając o Nawałce czy Fornaliku, byłych selekcjonerach, a jednak z jakiegoś powodu nie dostali szansy przy Łazienkowskiej, a Papszą przy całym szacunku, bo oczywiście jesteśmy pod wielkim wrażeniem tutaj obaj, jak siedzimy w warsztatu tego, chciałbym powiedzieć, młodego szkoleniowca, ale to nie jest taki wcale młody facet, natomiast jakby stawia, niewiele tych kroków w profesjonalnym futbolu postawił, ale postawił je na tyle znacząco, że jakby przedstawił się z charakteru pisma, jest niepodrabialny i jeżeli tylko nie popełni żadnego błędu w przygotowaniach, bo mówię, musimy poczekać, jak ten Raków odpali w pierwszych tegorocznych kolejkach, to Legia będzie miała bardzo ciężkie zadanie w Częstochowie, tylko że gdyby ewentualnie to Papszon okazał się trzecim pogromcą Sapinto w tak relatywnie krótkim czasie, to ja nie wiem, czy to nie byłby ostatni mecz Portugalczyka w roli szkoleniowca Legii, zwłaszcza, że stołeczny klub trofeów, nawet krajowych, potrzebuje w tej chwili jak Kania Dżdżu, żeby ten sezon nie był totalnie stracony. Wiadomo, że pieniądze ponad 10 milionów euro, które były zapisane w budżecie z tytułu spodziewanego awansu do fazy grupowej Ligi Europy, już dawno wszyscy o nich zapomnieli, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek darował Portugalczykowi, gdyby nie ustrzelił dubletu w tym roku na krajowych boiskach. A nie jest wcale to takie oczywiste w tym momencie, zwłaszcza, że Lechia Gdańsk no, w tej chwili może nie gra jakoś oszałamiająco, ale ma... Czy Piotr Stokowiec to byłby dobrym trenerem przy Łazienkowskiej? Ciągnąc dalej temat Lechii, to że taki atmosferyczny Sławek Peszko to zostanie mistrzem Polski, no bo jak Lechia zdobędzie mistrzostwo, no to on też będzie miał swój udział jakiś tam, ale będzie miał. 7 punktów przewagi Lechii nad Legią. Kolejek do końca nie tak dużo, a w tym sezonie już zostały zasadniczym rozegrane oba mecze lechistów z legionistami, więc jakby nie ma szansy na skrócenie dystansów w tych spotkaniach bezpośrednich. Co jest atutem Lechii? Atutem Lechii jest to, że do tej pory nie zagrała jakoś oszałamiająco, więc domyślam się, że z meczu na mecz, nabierając bezczelnej pewności siebie, może grać lepiej, bo w tej chwili tak naprawdę w tym roku jedynym spotkaniem, w którym Lechia wywarła na mnie duże wrażenie, to był ten zremisowany bezbramkowo w Kielcach. Tam naprawdę było mnóstwo sytuacji, zabrakło szczęścia, natomiast naprawdę to było poukładane wszystko tak, że palce lizać. W innych spotkaniach Lechia raczej specjalizuje się w usypianiu przeciwników i potem dobijaniu swoją konsekwencją niż fajerwerkami, ale to chyba nie jest moment na odpalanie fajerwerków. Styl oczywiście nie jest wielkim atutem Piotra Stokowca, ale myślę, że gdyby Dariusz Mioduski dzisiaj szukał szkoleniowca ewentualnie na zastępstwo Ricardo Sapinto, chociaż jeszcze poczekajmy, bo te 7 punktów to nie jest też dystans nie do odrobienia. Jest bardzo duży, ale jeszcze Legia tego tytułu nie przegrała, może być, ale może być też troszeczkę inny ten dystans. Spokojnie, poczekajmy, nie gorączkujmy się, natomiast gdyby Stokowiec zostawił w pokonanym polu Sapinto, to myślę, że z polskich szkoleniowców on byłby pierwszy w kolejce w tym momencie do Legii, bo pokazuje, jak
potrafi w sposób naprawdę skuteczny pracować, jak przekładać swoje założenia. Pamiętam, jak tutaj w tym studiu rozmawiałem z Wojtkiem Jagodą i on użył takiego sformułowania, że Lechia ma twarz piłkarza Piotra Stokowca. Nieprzyjemnego, faulującego, takiego, że piłka może przejść, przeciwnik może przejść, ale przeciwnik z piłką już nie i taka jest Lechia. A na dodatek ta Lechia już bardzo dużo najpierw zaoszczędziła, a ma szansę zyskać dzięki Stokowcowi. Zaoszczędziła, bo z kolei jak byliśmy w Gdańsku u trenera Stokowca, to zasugerował nam, że przebudowa czy rewolucja personalna w składzie, jaką zastosował, była podyktowana dwoma aspektami. Po pierwsze usuwaniem tych, którzy mają trójkę z przodu, jeśli chodzi o wiek, a po drugie trójkę z przodu, jeśli chodzi o kontrakt. Więc na pewno z tego faktu, że w wyjściowym składzie, czy blisko wyjściowego składu są tacy piłkarze jak Michalak, Makowski, Fila, to cieszy się też i księgowy klubu z Gdańska, bo wiadomo, że młodzieżowi reprezentanci Polski mają niższe kontrakty niż wspomniany przez ciebie Atmosferić, na którego Wisły nie byłoby stać, gdyby, mówimy oczywiście o Sławku Peszce, gdyby nie znalazł się prywatny sponsor na jego kontrakt. Natomiast dzisiaj ta Lechia grająca minimalistycznie, oszczędnie, naprawdę musi się podobać. Może koneserzy nie są zachwyceni, tak jak powiedziałem, stylem, natomiast konsekwencja, skuteczność musi się podobać, a myślę, że niedługo w ślad za tym przyjdzie też większy rozmach, no bo trudno, żeby zespół się nie napędzał, osiągając taką przewagę nad rywalami, którzy byli faworyzowani przed sezonem, a jeszcze nie zapominajmy o tym, że 9 miesięcy temu Lechia praktycznie do końca sezonu broniła się przed degradacją. To też jakby najbardziej oddaje miarę postępu pod kierunkiem Stokowca i najlepiej świadczy, daje najlepsze świadectwo o warsztacie tego trenera w tym momencie w lidze obok Michała Probierza i Adama Nawałki, na pewno najbardziej wartościowego. Zostawmy problemy tych, co na górze, zajmijmy się problemami tych, co na dole. Chyba najbardziej rozczarowująca ekipa tej wiosny w zimie to jest Wisła Płock. Myśleliśmy na początku, ja myślałem, że to Zagłębie Sosnowiec. Zagłębie Sosnowiec okazało się, że potrafi całkiem fajnie grać. Górnik Zabrze staje się taką drużyną trochę własnego boiska. A Wisła Płock staje się dostarczycielem punktów i jeśli trzeba by szukać, wskazywać, gdzie najszybciej może się zmienić trener, to myślę, że ten Płock to tak najjaśniej się ta lampka pali przy trenerze Kibu i jeśli znów będzie strata punktów, a gra z Krakowią, to może być bye bye. Nie zapominajmy, że Kibu nie pracuje od początku sezonu w Płocku, że zastąpił Dariusza Dźwigałę i tak naprawdę dopiero dzisiaj z perspektywy czasu możemy ocenić, jak wiele dla zespołu z Płocka znaczył trener Jerzy Brzęczek, bo tak naprawdę to był jego autorski pomysł. Oczywiście Łukasz Masłowski uznawany jest nie bez powodu za jednego z najlepszych, czy wręcz najlepszego dyrektora sportowego, ale bez takiego szkoleniowca jak Brzęczek trudno by mu było zbudować zespół na miarę walki o udział w europejskich pucharach. Ostatecznie to się tak nie zakończyło. Wisła zajęła 5. miejsce w poprzednim sezonie, ale tak naprawdę to po drużynie Brzęczka pozostały wspomnienia i to już bardzo mgliste i to nie tylko dlatego, że odszedł Arkadiusz Szedza za dobre pieniądze. Ja myślę też, że już jakby ogłoszone odejście Masłowskiego do Widzewa też nie wpływa jakoś szczególnie motywująco na piłkarzy z Płocka. Wygląda na to, że pewna, może nie tyle epoka, ale pewien taki okres, tłusty okres w Wiśle się kończy i szczerze powiedziawszy po tym, co dzisiaj ta drużyna prezentuje na boisku, no nie zdziwiłbym się, gdyby to dla nawciarzy w przyszłym sezonie zabrakło miejsca w Ekstraklasie, bo jeżeli porównujemy, to na pewno grają mniej efektowną piłkę od Zagłębia Sosnowiec, które w moim odczuciu zaskakuje pozytywnie. Nie ma Waldas Iwanauskas szczęścia, bo do tego spotkania z Górnikiem wcale Zagłębie nie musiało przegrać i była poprzeczka i słupek i interwencja VAR.
Natomiast to nie jest najsłabiej, mimo tego, że jest czerwoną latarnią, to nie jest najsłabiej grający zespół w lidze. Płock na pewno gra w tym momencie gorzej, a i Górnik też nie lepiej niż Zagłębie, bo tak naprawdę powiedziałeś, że Wisła najmocniej rozczarowuje, ale Górnik jeszcze w dalszym ciągu jest... Nie, już nie jest. Górnik taki punkt jednak złapał. Tak, tak. A jest w dalszym ciągu, jest w trudnej sytuacji, ale, ale zaczął punktować przede wszystkim u siebie, natomiast nie gra jakoś szczególnie dobrze. Po fajnej inauguracji, po meczu z Wisłą Kraków, gdzie wydawało się, że to będzie ten Górnik Brosza z poprzedniego sezonu, który skutecznie bił się o miejsce w pucharach, zarówno mecz w Szczecinie, jak i ten z Zagłębiem Sosnowiec, no był taki mocno nijaki. Widać, że ten Górnik ma nad czym pracować. Nie kreuje sytuacji z taką łatwością, jak to robił w poprzednim sezonie. Tak naprawdę to Igor Angulo, wielka strzelba Górnika, uratował te trzy punkty w starciu z Zagłębiem po takiej sytuacji trochę z niczego. A do czego zmierzam jakby w tym wywodzie, że oczywiście Płock jest na największej równi pochyłej, zalicza największy zjazd, ale Górnik nie zachwyca, z kolei Zagłębie potrzebuje takiego serii na przełamanie, jeżeli wygrałoby kilka kolejnych meczów, a myślę, że stać na to zespół Iwana Oskasa, bardzo dobrze kierowany na boisku przez Szymona Pawłowskiego, to jeszcze wcale, biorąc pod uwagę, że jest ta runda finałowa SA37, to jeszcze wcale nie musiałoby być jakby już w tym momencie skazywane na porażkę, o ile oczywiście szybko złapałoby tę serię, bo za chwilę pewnie już trudno będzie o motywację, trudno będzie o tę formę mentalną, taką jak chociażby przygotowaną na Górnik. Natomiast Zabrzanie jeszcze nie są pewni, Płock jest na równi pochyłej, a i Miedź też, nie oszukujmy się, nie zachwyca. Pytanie, czy po wygranej z Płockiem jakoś lepiej się napędzi, na pewno Miedź potrzebuje nowej siły w bramce. Tutaj ma ewidentną słabość. Jest jeszcze kilka dni do zakończenia okienka transferowego, więc myślę, że w tym kierunku będą szły poszukiwania działaczy Miedzi, ale zdaje się, że... Miedź znalazła, że ci wejdę słowo, jeszcze większą słabość w bramce w postaci rywala, bramkarza rywali, no bo ta bramka zawalona na 1-2, no to jednak uciekł punkt bardzo ważny w Wiśle. To już tak kończąc ten temat. No i to nie był pierwszy punkt. Nie były to pierwsze punkty przegrane nafciarzom przez Tomasa Denę. Zanim piłkarze wrócą na ligowe boiska, to jeszcze już na sam koniec króciutko. Lechia zagra na wyjeździe z Górnikiem w Pucharze Polski. Spodziewasz się jakiejś niespodzianki, bo niewiele zabrakło, a w poprzedniej rundzie Górnik znalazłby się za burtą, aż do grywki potrzebowali piłkarze Brosza, żeby pokonać Rozwój Katowice, bądź drużynę znajdującą się na spadkowym miejscu w drugiej lidze. No to teraz o niebo trudniejsze zadanie. Tutaj ta wygrana Górnika no pewnie no nie będzie sensacją, ale na pewno będzie niespodzianką. Twój typ na ten mecz? Mimo wszystko Lechia. Pozostanie Górnika w dalszej fazie rozgrywki o Puchar Polski mogłoby utrudnić rywalizację w obronie miejsca w ekstraklasie, więc nie wiem, czy podświadomie nie podejdą troszeczkę luźniej do tego meczu Zabrzanie. Oni potrzebują wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o rywalizację w obronie miejsca w ekstraklasie. Z tego są pieniądze, z tego piłkarze jedzą chleb, z tego się biorą sponsorzy, więc myślę, że tu położą główny nacisk, a z kolei Lechia jest w tym momencie napędzona i myślę, że gdańszczanie myślą o tym, żeby w tym roku ustrzelić dublet, skoro pojawiła się na to szansa. Jak będzie, zobaczymy. Na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo. Adam Godlewski. Adam Drygalski. Do zobaczenia, do usłyszenia.